Niesamowity gulasz z łopatki wieprzowej. Wszystkie składniki jak zwykle będziecie mieli na końcu, a my zaczynamy. Łopatka ciach, najpierw w plastry. Teraz w grubą kostkę, bach, pokrojona, super. Do michy, czas na marchewkę, łup, słupki, bach. Takie nie grube, nie cienkie, fajne. Do gulaszu, akurat. Po marchewce czas na pieczarki, też tak, na czwórki albo na szóstki, tak grubiej, żeby ją było widać. Cebula w pół talarki, takie grubsze też, bo to wszystko w gulaszu ma być widać. Czosnek tak samo, w plastry, łup, poszedł. A jeszcze papryka do tego, u mnie zielona. Wy możecie dodać czerwoną, żółtą albo wszystkie trzy kolory. Masło z odrobiną oleju i wpada na to łopatka. W drugim garze rozgrzewa się masełko, bo tam pójdzie marchewka, papryka i pieczarki. Fru! Tam się mają podsmażyć z liściem laurowym, zielem angielskim i wszystkimi przyprawami. Łopatka się już obsmażyła lekko z każdej strony, no to czosnek i cebulka, bach do tego. Niech to się chwilę zaprzyjaźni, posmaży. Smaży się świetnie, jeszcze momencik, warzywa też już się zaczęły smażyć. No i zobaczcie, fajt, aj, jak się fajnie podsmażyło. No to fru do warzyw. I na jeden palnik, drugi gasimy, bach. Pobełtać, niech to się jeszcze chwilę razem zaprzyjaźni, podsmaży, to teraz już teraz woda, jak się zaprzyjaźniło i do wody biała, czerwona i zielone, czyli fasola biała, czerwona i groszek zielony. Mieszam i przykrywam, tak 2 godzinki, niech sobie pochodzi. Po 2 godzinkach jeszcze łyżka koncentratu pomidorowego, mieszam jeszcze 10-15 minut takiego fajnego bulgotania. I gulasz z łopatki wieprzowej, pełen smaku, aromatu i zapachu, jest gotowy. Mięso jest mięciutkie, rozpływa się w ustach, troszkę śmietany, natka pietruszki. I zapraszam na wypróbowanie.